Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was śmieszne rzeczy, a właściwie karteczki malowane, no są takie śmieszne, nie? Malowane kredkami akwarelowymi. To są takie kredki, które po narysowaniu, jak się poleje wodą, to jest efekt akwareli. I tak one wyglądają. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób malują. Składają się z dwóch kolorów, koloru i paska białego. Takiej firmy, jak tutaj możecie spojrzeć sobie. Bardzo popularna firma kredkowa. I mam trzy karteczki, które właśnie ozdobię tymi kredkami w różny sposób. Mam trzy różne pomysły. I tak to się robi, że właśnie nakłada się kredką kolor, potem zamacza się palce w wodzie i rozmazuje, albo można tak troszeczkę pokropić tą powierzchnię. I powinien być taki efekt jak farbką. I pierwsza moja karteczka to będzie arbuz, czyli trzy kolory. Zielony, czerwony, który teraz nakładam, no i biały albo żółty pomiędzy. Widzicie, tutaj się robią takie paski śmieszne. Nie trzeba właściwie do rantu domalowywać. Teraz kolejny. To jest biały. Można, niekoniecznie trzeba użyć białej kredki. Można zostawić biały pasek. I kolejne to jest skórka. Zielona skórka arbuzowa. No i właśnie teraz można albo w ten sposób nałożyć wodę, albo można rozmazać. Oczywiście z tym białym paskiem trzeba uważać, żeby nie pobrudzić go innymi kolorami, czy najlepiej zostawić go. I teraz kartka musi troszeczkę przeschnąć, zanim narysujemy pestki arbuzowe na środku. A ja się zabieram za mój drugi pomysł, to będzie tęcza, czyli teraz paski w kolorach tęczy. Zielony, żółty, i czerwony. Mamy 6 kolorów tęczy. I teraz kolejny pomysł. Trzecia karteczka. Tutaj będzie abstrakcja. Abstrakcja w kolorach galaktyki, czyli zimne, chłodne kolory, niebieski, fioletowy, może trochę różu. Trochę też czarnego. Różne mgławice galaktyczne. No i teraz po prostu nakładamy wodę i mieszamy wszystkie kolory. Można oczywiście tutaj potem posypać brokatem, coś nakleić, coś napisać, jeżeli to jest jakaś karta przeznaczona dla kogoś. Tak wyglądają moje karteczki po wyschnięciu. Arbuz z pestkami. Jeszcze dokleiłam naklejki w klimacie letnim. Tutaj wykończamy nasze serie letnie, bo niestety przyszła jesień. Kolejna karteczka. Kolory tęczy i jeszcze taka naklejka Home Sweet Home. Dla wszystkich tych, którzy jesienne popołudnie lubią spędzać w domu. I ostatnia rzecz to jest galaktyka.
Let's Party. Kojarzy się z Galaktyką, nie? W każdym razie mi się skojarzyło. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to oczywiście możecie wykorzystać kredki akwarelowe do innych pomysłów, tudzież zrobić dużo ładniejsze karteczki niż ja. Na pewno macie dużo większy talent plastyczny. Ja tylko chciałam wam zaprezentować, jak wyglądają te kredki, jaki efekt można uzyskać. Nie jestem z tego efektu w miarę zadowolona. Może nie jestem aż tak zachwycona moim talentem. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Jeśli tak jest, będę się cieszyć z lajków. Zachęcam was również do subskrypcji naszego kanału oraz zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy i pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu. Cześć!